teraz, bo te wszystkie rzeczy, które się tam odbywają, te tajemnicze stosunki między mężczyzną i kobietą, to było mi całkiem nieznane. W związku z tym byłam i zdenerwowana, i podniecona, i nie wszystko tak do końca rozumiałam, no bo wtedy byłam młoda, tych niuansów nie rozumiałam, ale ja lubiłam czytać książki, bo to się wchodziło w jakiś inny świat. Czytamy sms od Państwa i propozycje tej lektury na przyszły rok. Ze zdumieniem odkrywam, że bardzo często pojawia się Eliza Orzeszkowa i Nad Niemnem, ale to głównie Pani zgłaszają. Przydrożne wierzbniczy, tańcząc na mięsie w objęciach polnisz. Koncert, koncert, koncert. Szczerze, nie ma chyba wielkiego problemu u nas z ustaleniem tego, jak partie wydają budżetowe pieniądze, między innymi bulwersujące przypadki no, przeznaczania na zupełnie drugorzędne, reprezentacyjne cele, no jednak dotarły do wyborców, więc w istocie to finansowanie jest pochodą doświadczenia lat 90. że jest to wszystko sterowane przez klasę polityczną, która raz uznaje, że referendum jest obywatelskie, nie może obywatele się a drugi raz twierdzi, że jest polityczne, mimo że stoi 6 milionów podpisów obywateli za chęcią uczestniczenia w takim plebiscycie. Że to wszystko nie będzie tak wyglądać, jakby w teorii mogło wyglądać, nie przekonują pana takie argumenty dzisiaj już po tej pierwszej debacie sprzętowej. Tak, żeby to ludzi zainteresowało i żeby oni do tych wyborów poszli i się wypowiedzieli. Natomiast to referendum zostało przygotowane przez praktycznie 24 godziny na potrzeby wyborcze. Też Ateńska Platformy Obywatelskiej, bo to Platforma Ateńska za to referendum odpowiada, bo to prezydent Komorowski, który był prezydentem popieranym przez Platformę Obywatelską, to referendum zorganizował i to senatorowie Platformy Obywatelskiej i PSL-u wyrazili zgodę w Senacie, żeby to referendum się odbyło.